Dzień dobry, Joanna Buczyńska, zapraszam na wywiad gospodarczy, a moim gościem jest dzisiaj pan Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. Witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Szanowni państwo, polski eksport zmierza w górę. W 2020 roku polski eksport wzrósł o 20% w 2021. Polski eksport ma się świetnie pomimo trudnych warunków w 2022 roku. Takie głosy ekspertów można było usłyszeć w minionych latach. W 2024 roku mamy nowe dane GUS, które informują o tym, że polski eksport i import zmierza w dół. Dlaczego? Jakie są tego przyczyny? Przyczyny są dosyć proste. Te dane, które pani redaktor wymieniła na samym początku, wynikały z tego, że my bardzo dużo kupowaliśmy. Był ogromny popyt, który też napędzał inflację, więc firmy de facto w okresie postpandemicznym nie nadążały z produkcją, nie nadążały z wysyłką. To się działo i to był efekt widoczny na całym świecie. W tej chwili mamy niejako powrót do rzeczywistości z jednej strony, a z drugiej strony nasz eksport jest bardzo silnie zależny od tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, co się dzieje w strefie euro. No a tam w tej chwili szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów, którzy odpowiadają za około mniej więcej 30% naszego eksportu, no dzieje się nie najlepiej. Przemysł w Niemczech w zasadzie jest mocno pod kreską i to powoduje wprost przełożenie na to, jak wygląda nasz handel zagraniczny. Pani redaktor powiedziała rzeczywiście, że eksport zmierza ku dołowi i to jest prawda, ale zaskakujące jest też nadal to, że utrzymujemy pozytywną nadwyżkę eksportu nad importem, czyli nadal więcej wysyłamy niż przyjmujemy, co wpływa pozytywnie na nasze PKB. No, eksport jest takim zasadniczym czynnikiem determinującym rozwój naszej gospodarki. W takim razie w jakich branżach dzisiaj jest najlepiej, a w jakich najgorzej? Jeśli spojrzeć na strukturę naszego eksportu i importu, no to widzimy, że my tak naprawdę nadal jesteśmy montownią, ponieważ znaczna część naszego eksportu, ponad 40, blisko 40%, to są maszyny, urządzenia i pojazdy, które wysyłamy za granicę. Taki sam praktycznie odsetek dominuje, jeśli chodzi o import, czyli my importujemy części, podzespoły potrzebne, montujemy je w większe całości i wysyłamy dalej, więc ten rynek motoryzacyjny, mimo problemów, które znowu następują już w Europie Zachodniej, ma się naprawdę dobrze. Na drugiej stronie szali postawiłbym zdecydowanie przemysł ciężki. Czyli mówimy tutaj o produkcji chemikaliów, mówimy tutaj o produkcji metali, które jeszcze rok temu produkcja tych produktów w Polsce notowała spadki 20%. I bo to branża też, która jest dotyka ją najsilniej kryzys energetyczny. Więc te dwie branże na dwóch stronach skali bym postawił. No właśnie, bo mówiłeś jeszcze się kilka lat temu w ten sposób, że przyszłość polskiego eksportu zmierza ku dobremu. Ma duże bardzo znaczenie, jeżeli chodzi o siłę, produkcja, motoryzacja. Dzisiaj mamy polską branżę na zakręcie, ponieważ są planowane liczne zwolnienia. Likwidowane są 3 zakłady motoryzacyjne, przynajmniej taka jest zapowiedź na 2024 rok. Żywność była istotnym aspektem. Dzisiaj rolnicy strajkują, meble, branża meblarska przechodzi kryzys. Dlaczego, z czego wynika to osłabienie? Trzeba jeszcze powiedzieć jedną istotną rzecz. Rzeczywiście żywność w naszym eksporcie nadal zajmuje całkiem wysokie miejsce. To osłabienie polskiego handlu zagranicznego wynika w zasadzie z kilku czynników. To, co powiedziałem już, czyli mamy osłabienie w Europie Zachodniej, mamy niestety też bliskość konfliktu w Ukrainie. Mamy też, czy uczestniczymy pośrednio niejako trochę w wojnie handlowej między Unią Europejską, Stanami a Chinami.
ponieważ produkty, które docierają do nas z Chin, no mają wręcz czasami dumpingowe ceny i ciężko im się przeciwstawić. To jest ogólnie rzecz ujmując system naczyń połączonych, w którym polska gospodarka jest jakby małym trybem, który w zasadzie też nie ma bezpośrednio przełożenia na to, co się dzieje, a odreagowuje to w sposób jakby pośredni. No dobrze, ale skąd te osłabienie w Europie Zachodniej? Co wpłynęło na tę sytuację? To w zasadzie jest też znowu kilka czynników. Jeśli mówimy o naszym głównym odbiorcy, czyli o Niemczech, mamy kilka w zasadzie złych decyzji gospodarczych, odsunięcie chociażby się od atomu i wzrost kosztów, co za tym idzie wzrost kosztów produkcji. Mamy kryzys energetyczny, który nadal dotyka w większym stopniu Europę Środkowo-Wschodnią niż zachodnie części Unii Europejskiej. No i mamy napływ towarów z Chin, które w sposób skuteczny wypierają produkcje krajowe. Mówimy o wewnętrznej nawet Unii Europejskiej. Komisja Europejska zresztą już w tym momencie powoli zaczyna się, próbuje się uporać z tym problemem, nakładając różnego rodzaju cła. W Polsce według Narodowego Banku Polskiego sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w pierwszym kwartale tego roku pogorszyła się, jeżeli chodzi o wyniki finansowe netto. Przed nami ta zielona transformacja, wynagrodzenia rosną w przedsiębiorstwach. Zamiast umów cywilnoprawnych proponowane są umowy o pracę. Jak te decyzje rządowe wpływają na przedsiębiorstwa? Co pan sądzi o tych rozwiązaniach? Zielony Ład, transformacja energetyczna, umowa o pracę i likwidacja umów cywilnoprawnych. To są kilka czynników od siebie niezależnych, ale sumarycznie powodujących wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ale abstrahując od Zielonego Ładu, który jest potrzebny, to proszę pamiętać, że główna część kosztów działalności firm w Polsce to koszty zakupów materiałów, surowców, a na drugim miejscu mamy koszty pracy. No i te koszty pracy w zasadzie w tej chwili powodują, czy wzrosty kosztów pracy, bo on jest bardzo silny. Tak jak pani wspomniała, mamy bardzo wysoki wzrost wynagrodzeń średnich w przedsiębiorstwach. Dziś 11%, realnie 8,2%. Mamy drugą podwyżkę płacy minimalnej. Te koszty pracy w Polsce zaczynają powodować w pewnym stopniu zniechęcenie inwestorów zagranicznych do tego, żeby inwestować w Polsce. Czasami też powodują wychodzenie inwestorów z Polski. Mimo starań wielu rządów, polska przewaga na świecie czy konkurencyjność Polski nadal jest niestety tylko i wyłącznie po stronie niższych kosztów pracy w porównaniu do reszty części Europy. Mamy inne również zalety, ale mimo wszystko ta jest dominująca. Więc rzeczywiście gdyby przyspieszyć inwestycje, rozwój inwestycji CPK, energetyka, zielona transformacja, to może o tych kosztach pracy by się nie mówiło, byśmy przyciągnęli z inwestorów zagranicznych. Rzeczywiście, ale znowu tutaj naszą kulą u nogi jest bliskość konfliktu zbrojnego tuż za naszymi granicami. Polska ma duży problem z inwestycjami, a szczególnie z inwestycjami prywatnymi. Nasza gospodarka jest, proszę pamiętać, złożona z znacznej większości mikro i małych firm, które nie są nastawione na inwestowanie. Te, które rzeczywiście chcą inwestować, mimo wszystko inwestują. W ostatnich dwóch latach, 2022-2023, mieliśmy rekordowy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co było związane z tym, że firmy w okresie tego zwiększonego popytu wypracowały sobie zyski,
które były w stanie zainwestować w Polsce. Tak jak pani wspomniała, w tej chwili rentowności prowadzenia działalności dużych przedsiębiorstw zaczynają spadać, co jest po prostu konsekwencją tego, co się dzieje w gospodarce polskiej i w strefie euro. Jest źle, będzie gorzej? Prawdopodobnie nasz handel zagraniczny, jeśli mówimy o tym, wejdzie na ujemne saldo, czyli nasza wymiana handlowa będzie powodowała negatywne skutki dla naszego wzrostu PKB. Prawdopodobnie ten ujemny bilans zobaczymy już jesienią. Wspomniał pan o polityce monetarnej. Pytanie jest takie, co może rozruszać polską gospodarkę i gospodarki europejskie? W zasadzie, mówiąc o polityce monetarnej, mamy wprost na myśli stopy procentowe. Te ostatnie wystąpienia prezesa Glapińskiego, który zapowiedział, że nie przewiduje żadnych obniżek stóp procentowych do 2026 roku, no mają się trochę w kontrze do tego, co... Czyli to jest dobra decyzja, czy zła? Znaczy, to nie jest decyzja, na szczęście. To jest tylko komunikat, który wysłaliśmy w świat. To nie jest dobry komunikat, bo jeśli spojrzysz na to, co robią inne banki centralne, co robi Europejski Bank Centralny, no to mamy jednak tendencję do luzowania polityki monetarnej. Automatycznie odsuwamy część inwestorów czy część potencjalnych inwestorów do innych państw. To utrzymywanie stóp procentowych 5,75 w mojej ocenie powinno się zakończyć być może na początku przyszłego roku. Też trzeba pamiętać o tym, że stopy procentowe mają bardzo opóźnioną reakcję w stosunku do tego, co się dzieje w gospodarce. Mniej więcej musimy czekać 2 kwartały, czyli pół roku, żeby widzieć efekt prowadzenia polityki monetarnej w Polsce. Mhm. Jeszcze ostatnie pytanie, bo mamy 2 konflikty, Rosja, Ukraina, Izrael, Hamas. Jakie mamy zagrożenia na horyzoncie, jeżeli chodzi o polski eksport i import? W zasadzie to nie tyle zagrożenia, bo tam pierwsze reakcje są już zdyskontowane przez rynki. Inwestorzy się już przyzwyczaili, że te konflikty trwają i one będą trwać i nie skończą się na pewno w krótkiej perspektywie. My jako polska gospodarka powinniśmy upatrywać szanse w tym, i to w zasadzie się dzieje też, patrząc na dane o handlu zagranicznym, żeby coraz więcej towarów wysyłać w stronę Ukrainy i być może upatrywać w budowie naszego sąsiada, upatrywać szansę rozwoju również polskiego handlu zagranicznego. I oby tak było. Pan Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, był moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.